Maestro, to jest wspaniały festiwal. Przyciągacie wielkie osobowości, pokazujecie je coraz szerszej publiczności. No, bardzo się cieszę, że moja muzyka jednak weszła pod strzechę troszeczkę. Także, no bo na początku to się grało tylko na festiwalach jakiejś muzyki współczesnej przez dziesiątki lat, no ale teraz po prostu jest grana na normalnych koncertach, na normalnych festiwalach i bardzo się cieszę z tego powodu. Ten utwór, który usłyszymy dzisiaj, prawykonanie miał tutaj, właśnie na festiwalu w Zabrzu. Adam. 7 lat temu. Tak? Trzecia symfonia. No to pani powiedziała mi, bo ja już nie pamiętam, bo mam tyle tych wykonań. Tak, rzeczywiście, to przypomniałem sobie. Pierwsze wykonanie tego utworu było tutaj. Także ten utwór powraca po latach. Powracają też niezwykłe instrumenty, które tutaj są na przykład konstruowane. Był pana instrument, w tym roku będą specjalne organy. Taka ciekawostka. Udało mi się jednak wprowadzić do muzyki poważnej no przynajmniej dwa ważne instrumenty. Także mam nadzieję, że jeszcze mi się uda trzeci raz. Jest coraz więcej powodów do radości na Śląsku, również dzięki panu. Myślę, że nieustająca jest duma z NOSPR-u, a przecież to pan powiedział, budujcie dom dla orkiestry w Katowicach. No, ja pamiętam, że bardzo popierałem i to jednak pomogło. Jaki wpływ na społeczność ma taka sala koncertowa, przekonują się państwo również w Lusławicach, gdzie na przykład coraz więcej dzieci wokół uczy się muzyki. No w Lusławicach przecież nikt nie chodził na koncerty przez kilkaset lat, bo nie było sali żadnej. I ja powiedziałem, że zbuduję tutaj salę, jak kupiłem dwór z parkiem, no i dotrzymałem słowa. Także w tej chwili Lusławice są bardzo umuzykalnione. No cóż, to życzymy pięknej jesieni w Lusławicach wśród drzew. Dziękuję bardzo. Radio Katowice.